Wiktor Jasiński też ma sporo do udowodnienia, bo generalnie Wiktor Jasiński, zawodnik formacji U24, zawodzi na całej linii od początku tego sezonu. Taśma już poszła do góry. Sebastian Szostak tym razem wziął się w garść, ale nie do końca, bo tutaj Daniel Kaczmarek i za nim Mateusz Bartkowiak. I znów mamy powtórkę z tego, co działo się w gonitwie numer 2. Zawodnicy kości na dwóch pierwszych miejscach. Spadł po tym dobrym starcie Sebastian Szostak. Coś niedobrze dzieje się chyba z maszyną Sebastiana Szostaka w tym dzisiejszym spotkaniu. No i oczywiście Wiktor Jasiński też tam na końcu, tak jak w tych ostatnich spotkaniach, zawodnicy formacji tej drugiej linii drużyny łódzkiej zaczęli rzeczywiście jeździć o niebo lepiej niż to było na początku sezonu. I prawdopodobnie Daniel Kaczmarek wiezie tutaj trójkę, chociaż teraz mamy defekt, mamy wielki pech, defekt Daniela Kaczmarka i już w pojedynkę ciągnie ten mały peletonik Mateusz Bartkowiak. On wpadnie na pierwszym miejscu na linię mety, ratując ten punkt remisowy. Czugunow, Gapiński, Szostak, Kaczmarek, taśma w górę i dobrze wystartował Sebastian Szostak właśnie z tego trzeciego pola. A teraz wypchnął, tak jest, Czugunow wypchnął w tej chwili Gapińskiego i dał miejsce Szostakowi, ale Gapiński, proszę, z jaką lekkością, z jaką zwinnością, spokojnie wychodzi na pierwsze miejsce. Nieprawdopodobne, jak tutaj dwaj żużlowcy gospodarzy, którzy najpierw wykonali pracę, by te bardziej eksponowane miejsca dla siebie wywalczyć, teraz oddali pole, a teraz z kolei wychodzi na trzecie miejsce Daniel Kaczmarek. Spycha Sebastiana Szostaka na czwartą pozycję. Już w tej chwili tylko Gleb Czugunow między dwoma zawodnikami Orła Łódź. Ależ wyrównane spotkanie, ależ zacięty ten wyścig numer 8. Także Szostak w tej chwili zamykający stawkę. Będą mieli co analizować później już na spokojnie, kiedy przyjrzą się temu wyścigowi zawodnicy z Ostrowa Wielkopolskiego. Tomasz Gapiński przypomina, że on tutaj mnóstwo punktów zdobywał przez lata. Teraz jeszcze desperacki atak Czugunowa. Napędza się po szerokiej i co z tego wyjdzie? Jednak będzie już za późno. Jeszcze nawet zaryzykował tym, że Daniel Kaczmarek, niewiele brakowało, aby go wyprzedził. Niech ten mecz do końca będzie wyrównany i zacięty i rozpoczyna się już właśnie to rozdanie punktowe. I kapitalnie Berntson i za chwilę chyba Gapiński do niego dołączy, ale na razie jeszcze Szostak tam ambitnie walczy, tylko że zostawił w tej chwili autostradę do tego drugiego łuku Tomaszowi Gapińskiemu i w tej chwili wygląda na to, że goście mają szansę wygrać podwójnie, ale jeszcze będzie oczywiście Gleb Czugunow atakował, tyle tylko, że trochę przeszkadzał mu kolega młodzieżowiec z zespołu. No i w tej chwili rozpędza się wreszcie Gleb Czugunow. On atakuje już bez żartów, bez najmniejszego w tej chwili momentu odpuszczenia Tomasza Gapińskiego. Próbuje przynajmniej dwa punkty zdobyć. No ale sytuacja drużyny gospodarzy wygląda w tym momencie bardzo, bardzo źle. Nie chcę powiedzieć już definitywnie fatalnie. Berntson idzie po trzy punkty, Gapiński dwa. Jeszcze atak Czugunowa i fantastycznie to zrobił. Przedarł się przed Gapińskiego. I teraz pytanie, co będzie na przeciwległej prostej. Jednak Gleb Czugunow potrafi w tej chwili powalczyć o te dwa punkty, a więc z dramatycznie złej sytuacji jeszcze jest tylko niedobra. Ale teraz uwaga, Czugunow, fantastyczny atak. Wstali kibice z miejsc, bo rzeczywiście Gleb Czugunow zaszalał. To jest bieg dzisiejszego dnia. Gapiński, Jakobsen, Berntson, Czugunow. Rozpoczynamy ostatnie rozdanie punktowe. Kapitalnie wyskoczył Jakobsen. W tej chwili Czugunow, jadąc szeroko, ma szansę dołączyć do niego. I proszę Państwa, taka sytuacja, w której gospodarze na ten moment są zwycięzcami tego meczu. Próbuje jeszcze oczywiście odczarować rzeczywistość Oliver Berntson. Jeszcze on w kasku białym w tej chwili jest bliższy tego, by zaatakować pierwszego z żużlowców gospodarzy, a więc Jakobsena. Ale co mu to da? To tylko ewentualnie zmniejszy stratę do dwóch punktów. Musiałby połknąć obydwu zawodników. Na prowadzeniu jest Gleb Czugunow, który jest tutaj głównym architektem zwycięstwa gospodarzy. Jakobsen na miejscu drugim. Jeśli nie będzie defektu motocykla, to na pewno gospodarze wygrają. Jeszcze atakuje do końca jadący w kasku białym Berntson, ale nie dał rady. 47-43. Wypisz, wymaluj taki wynik, jak mieliśmy w meczu Ostrowa w innych warunkach, wieczorem, przy światłach. Miałeś okazję komentować to wydarzenie ze Stalą Rzeszów.